Mam nadzieję, że ci z Państwa, których interesował problem kapłaństwa kobiet w chrześcijaństwie i argumenty za i przeciw, a zwłaszcza argumenty za, bo argumentów przeciw po prostu nie ma, jeśli upieramy się, że osobliwie rozumiana tradycja jest argumentem, no to na tej samej zasadzie moglibyśmy się upierać, że odkrycia naukowe, jakie Kościół zaakceptował, jak na przykład teoria ewolucji Karola Darwina, czy odejście od systemu Ptolomeusza i zaakceptowanie systemu kopernikańskiego, to jest zerwanie z tradycją. Tak naprawdę to jest zmodyfikowanie tradycji. To jest przyjęcie do wiadomości, że nasze wcześniejsze przekonania, nasze wcześniejsze prawdy teologiczne były po prostu oparte na braku wiedzy, na złych przesłankach i zmiana stanowiska pod wpływem odkryć naukowych, pod wpływem nowych faktów, nie stanowi żadnego pogwałcenia tradycji, tylko świadczy o tym, że tradycja jest częścią naszej kultury, częścią naszej historii i powinniśmy ją właśnie zgodnie z postępem nauki, nie tylko zresztą tej nauki twardej, jak fizyka, matematyka czy astronomia, ale również nauki humanistyczne, które nam mówią o nas wiele rzeczy, których wcześniej albo nie wiedzieliśmy, albo nie byliśmy świadomymi. I to dotyczy również miejsca kobiet w strukturach instytucji religijnych. Więc powiedzieliśmy sobie i mam nadzieję, że to Państwa przekonało, że nie tylko nie ma żadnych argumentów przeciw, ale jest bardzo dużo argumentów za tym, żeby kobiety mogły być święcone, tak jak i mężczyźni, po prostu dlatego, że wszyscy w świetle Bożego zamysłu jesteśmy sobie równi i nie ma potrzeby absolutnie tutaj żadnej dyskryminacji opartej na o płeć wprowadzać. Z tym wiąże się bardzo dobre drugie pytanie, które również do mnie dotarło od tych z Państwa, których interesują takie, może nie ciekawostki, ale pewne regulacje dyscyplinarne w Kościele, które się zmieniły. I te zmiany nie zawsze idą w dobrym kierunku. Pytanie dotyczy funkcji pełnionych przez kobiety w kościele pierwszych wieków, mianowicie o funkcję diakonis. Znany jest bardziej diakonat, wiemy o tym, że ta funkcja istnieje do dzisiaj, w jednych kościołach jest ona bardziej rozbudowana, więcej jest diakonów, innych mniej, ale rzeczywiście pytająca osoba ma rację, że diakonisse istniały i z jakiegoś tajemniczego powodu zniknęły z życia Kościoła. Dlaczego tak się stało? Więc najpierw, jak to było z tym istnieniem diakonis? W przypadku święcenia kobiet odwoływałem się głównie do Ewangelii, do słów, gestów i zachowań samego Jezusa, który wyraźnie nie dyskryminował kobiet, a wręcz były one dla niego kimś bardzo istotnym. W wypadku diakonis musimy sięgnąć do dziejów apostolskich i do listów Pawłowych. Tam pojawia się cały szereg imion kobiet, które pełniły właśnie tę funkcję pomocniczą, bo to jest definicja greckiego słowa, czyli diakon to jest ten, kto pomaga, kto jest takim, no, wspiera głównego, no, w tym wypadku Pawła, apostoła w jego misji. I dlaczego ta funkcja była taka ważna? No bo często się dzieje tak, że na początku ruchów religijnych rzeczywiście kobiety, no, odgrywają większą rolę niż mężczyźni.
Mężczyznom nie jest to łatwo przyznać, ale tak w istocie jest. I w cesarstwie rzymskim, bo jak pamiętamy, pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest ten kontekst właśnie rzymski, kobiety odgrywały ogromną rolę, miały partnerską funkcję w rodzinie, w społeczeństwie. I często to one właśnie wspierały tych uczniów Jezusa, którzy głosili przesłanie o zbawczej funkcji doktryny nowej, modyfikującej zastany judaizm, ale też otwierający jakby tą religię, która została później nazwana chrześcijaństwem, właśnie ze względu na Chrystos, na tą grecką nazwę Mesjasza, jakim tym tytułem obdarzyli jego uczniowie. Więc chrześcijanie, czyli ci, którzy uznali, że Jezus jest tym przyobiecanym Mesjaszem. Jednak to nauczanie było nie tylko ograniczone już do Żydów, do tej etnicznej jakby grupy, ale do wszystkich. I właśnie w tym otwarciu się na nie Żydów, na wyznawców innych religii, bo przecież w Rzymie były różne religie, widzimy, że kobiety odgrywały bardzo ważną rolę. Czy to w charytatywnych różnych poczynaniach, czy w przygotowaniu również spotkań liturgicznych. Mamy wprawdzie zanotowane również dla nas dzisiaj niezrozumiałe zdania Pawła, ale też nie jest do końca powiedziane, że to jest jego, czy to nie są jakieś późniejsze wpisy. W każdym razie chodzi o to, że kobieta powinna milczeć w kościele. Więc niektórzy zwolennicy ograniczenia kobiet, ich funkcje w kościele powołują się właśnie na Pawła, ale już nie powołują się na zdanie równie, może nawet ważniejsze Pawła, który mówi: nie ma już Greka, nie ma już Żyda, nie ma mężczyzny, nie ma kobiety. Wszyscy są równi w świetle prawa. Więc można powiedzieć, że w tym początkowym okresie, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze tą instytucją wpisaną w struktury cesarstwa rzymskiego po 313 roku, kiedy cesarz Konstantyn ogłosił chrześcijaństwo najpierw religią legalną, a później, zwłaszcza jego następcy, ogłosili chrześcijaństwo jako religię dominującą. Księża, biskupi weszli w buty, że tak powiem, urzędników państwowych. No i wtedy już ten mizoginizm doszedł w kościele do głosu. Kobiety były stopniowo pozbawiane właśnie tych funkcji bardzo istotnych, tych właśnie nie były już diakonisami, tylko były zupełnie wykluczone z procesów decyzyjnych. Także reasumując, można powiedzieć tak: diakonisy były potrzebne wtedy, kiedy Kościół był słaby, kiedy potrzebował wsparcia kobiet właśnie, no to wtedy ta funkcja była szanowana, nikt nie miał z tym żadnego problemu. W momencie, kiedy pełnienie funkcji w Kościele zaczęło być łączone z przywilejami, stopniowo kobiety zostały z tego wykluczone. I niestety żyjemy w XXI wieku, ale to dziedzictwo, to ciemne dziedzictwo mizoginistyczne, wykluczające kobiety, ma się bardzo dobrze. I mam nadzieję, że również między innymi dzięki Państwa pytaniom i takim spokojnym namysłem nad przyszłością umożliwimy zmianę również w tym sensie i kobiety będą nie tylko kapłankami, ale również diakonisami, sprawiając, że te instytucje będą po prostu lepiej funkcjonowały.